Antoni Dołęga będzie pochowany, proszę państwa. Jan Kasprzyk mówi, że po latach ukrywania się, a po śmierci zapomnienia, chorąży doczekał się zasłużonego i godnego pochówku. Przywiązanie do wolności, do niepodległości było dla niego najważniejsze. Antoni Dołęga, pseudonim Znicz, dobrze zasłużył się Polsce. Dzisiaj spocznie pochowany z najwyższymi honorami, na jakie zasługuje żołnierz niepodległej, dumnej, wolnej Polski. Życie i działalność żołnierza wyklętego przedstawia film dokumentalny telewizji polskiej Lublin z 2017 roku w reżyserii Bogny Bender-Motyki zatytułowany Polski nie zniszczy nic na świecie. Historia chorążego Antoniego Dołęgi. Eucharystia, spotkanie ewangeliczne i wspólna kolacja dla 100 osób. Tak wyglądały obchody Światowego Dnia Ubogich, które odbyły się w Bielsku-Białej. Dyrektor diecezjalnej Caritas w Bielsku-Białej, ksiądz Robert Kasprowski, który przewodniczył mszy inaugurującej Światowy Dzień Ubogich w diecezji bielsko-żywieckiej, zwrócił uwagę na istotę tych obchodów. Można było się zastanawiać nad tym, dlaczego kolejny dzień, bo jak popatrzymy w kalendarz, to mamy coś takiego jak Światowy Dzień Ubóstwa. Ale ja myślę, że wartościowszy jest ten dzień, Światowy Dzień Ubogiego, bo przede wszystkim kieruje wzrok nie ku problemowi, ale na osobę, każdą osobę potrzebującą. Światowy Dzień Ubogich rozpoczął tydzień inicjatyw na terenie Bielska-Białej związanych z pomocą ubogim. W siedzibie diecezjalnej Caritas przez cały tydzień każdy potrzebujący, bezdomny, który nie jest przygotowany na zimę, będzie mógł otrzymać ciepłą odzież. Planowane są też inne akcje, między innymi związane z działalnością Potrzeb jest bardzo dużo ludzi, emeryci, renciści. Różni tacy biegną, proszę państwa, do kościoła, bo tam w niedzielę powiedzmy o 4 na Żytniej jest msza i emeryci i renciści korzystają z bezpłatnych posiłków, także to bezdomni, to są bezdomni. Bezdomni czasem atakują tych emerytów i rencistów, którzy im wyżerają, bo wiecie państwo, że jest na przykład kocioł zupy, czy dwa kotły, czy cztery kotły i one szybko się kończą. Zawsze mało jest. Rzadko kiedy, za dużo. No zupa z mięsem, zupa pożywna. To więc bieda jest w Warszawie, w Polsce, tutaj tak wielka, że po prostu bezdomnym emeryci i renciści warszawscy wyżerają. Wielokrotnie widziałem bójki, awantury, kłótnie. No oczywiście, że się nie powinni kłócić i bić, ale gdyby to była religia prawdziwa, to by nie dochodziło do zamordyzmu, bo Jezus Chrystus, jak go katowali do ostateczności, zamęczyli, nie powiedział mi słowem. No bo jak tak człowieka pochwycić, no to człowiek nie może się ruszyć, nie ma wyjścia. Co może powiedzieć? Nie będzie bluźnił, bo nie wypadało. Przyjął śmierć z godnością, czego sami katolicy nie mogą pojąć, chociaż tam modlą się i tam umartwiają się na klęczkach, do ołtarza chodzą na piechotę, na klęczkach, proszę państwa, albo na Filipinach rzucają się na krzyż. I ten krzyż też takim symbolem jest takiego cierpienia, a to wcale nie był żaden krzyż, tylko palny, no ale wiesz, dla ciemnoty, dewocji średniowiecznej, co możesz? Co im możesz ogłosić? Nic nie możesz. W świecie przyrody. No, żyjemy w takim klimacie, w jakim żyjemy, w którym zachodzą określone przemiany właśnie w tej przyrodzie, a mianowicie są to pewne cykle intensyfikacji, zwolnienia aktywności wegetacji. Także i organizm człowieka podlega wpływom środowiska na skutek właśnie czego w tym jesiennym takim okresie zwalnia metabolizm. Trzeszczy, także radio trzeszczy, nie może radio trzeszczy. Poza tym rośnie też apetyt, gdyż organizm ma skłonność do robienia zapasów w tym okresie. To również jest takie typowe dla właśnie... 2 grudnia, proszę państwa, spotkanie rocznicowe. Jakie to jest spotkanie rocznicowe? Dowiedz się sam. Może trochę na temat parafii posłuchasz. Zwróć się do pani Wandy, numer telefonu. Obecna pogoda nie sprzyja przebywaniu w powietrzu, bo jest tak, jak jest. Cierpimy na dodatek na niedotlenienie. Wystarczy spojrzeć dzisiaj nawet za okno. Nie jest przyjaźnie na dworze. Ładnie pan mówił. Tak. No i
generalnie właśnie tutaj jesienią jest 41. Dąbrowa Kurzmicza, parafia świętego Rafała Kalinowskiego. Zapisywać się możemy w zakrystii po mszach świętych oraz u pani Jadwigi. Numer telefonu 784 280 704. Główno, parafia świętej Barbary. Bardzo ciekawy był stosunek Jezusa Chrystusa do ludzi biednych i potrzebujących. Gdyby Jezus Chrystus powiedział, że biednych i ubogich zawsze wśród siebie mieć będziecie. Numer 720 006 902. Uwaga, Góra Świętej Małgorzaty, parafia Świętej Małgorzaty. Zapisy u pani Teresy, numer telefonu 785 544 448. Spatrzę dalej na naszą listę zgłoszeń i widzę Grudziądz. Wspólny wyjazd wszystkich parafii z tego miasta. Możemy zapisywać się u pani Ludwiki i u pani Haliny. Numer że biednych i ubogich zawsze nie będziecie, a mnie nie zawsze, bo tam chodziło o ten olejek, że chcieli go sprzedać biednym i ubogim, rozdać pieniądze, a to 002, trzeba było namaścić Jezusa Chrystusa. Nogi, także proszę Państwa, no, trzeba umieć wyważyć czasem, co ważne. Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny i Matki Bożej Fatimskiej. Zapisy u pani Krystyny pod numerem telefonu 798-527-051 oraz u pani Tosi numer telefonu 608-804-160. I jeszcze dwie parafie podam w tej chwili. Janów Lubelski, parafia świętego Jana Chrzciciela. Zapisy u pani Krystyny numer 603-696-202. I Jastrzębie Zdrój, parafia Miłosierdzia Bożego, zapisy w sklepie Zdrowocie na Wian, pasażu listopada, w niedzielę mamy taki dzień ludzi świętych, biednych i ubogich, w sercu Jachwę, bardzo 50-99, oraz są wszyscy, u pana Jana, wszyscy w sercu Jachwę. Bóg Jachwę pamięta. 607-463-387. Dodam tylko, że jest to wyjazd aż trzydniowy. 1, 2, 3 grudnia. Wyjazd spod kościoła parafialnego o 6.30 1 grudnia. Czyli radio kończy. Proszę być z nami.